Cześć Wam, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vloga. Dzisiaj mój dzień się zaczął bardzo wcześnie rano, ale na szczęście już wracam od mojej kosmetyczki, więc spędziłam cudowny czas. Nowe już wakacyjne paznokcie, już jakieś zakupy poczyniłam, teraz idę dalej. Fajne miejsce coś kupić do jedzonka. Potem się widzę z Grzesiem. Zosi dzisiaj szybko niestety nie będzie, bo pojechała do kopalni, do Rybnika na wycieczkę szkolną, więc dopiero się koło 16 z nią zobaczymy. Pogoda dzisiaj niestety nawaliła, w sumie nie pada w Gliwicach, ale jest tak chłodno, wczoraj był upał, no to my cały dzień w pracy, a dzisiaj jak mamy wolne, no to troszeczkę nawaliło, no ale zobaczymy jeszcze, co dzisiaj będziemy robić. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, życzę Wam cudownego dnia i zapraszamy dzisiaj do nas. To już spotkanie na mieście. Zakupy zrobione, ale za szybko przyjechałeś, to zrobię, bo chciałam zrobić Wam hol z siaty w parku, ale przyjechałeś za szybko, to zrobię w domu. I teraz jedziemy jeszcze do jednego sklepu, bo muszę kupić mięsko na jutro. No i właśnie mówiłam, że Zosia dzisiaj drugi dzień, nie? Wycieczka do kopalni. Także... Można nakręcić czołg. Mogę nakręcić czołg, jak ktoś jest z Gliwic, 4,80, to już kręcę. Każdy, kto jest z Gliwic... A pytanie, dlaczego wersja 85? A to ja nie wiem, nie znam historii tego czołgu. Jak ktoś wie, niech napisze. Ale jakie było pytanie? Jest to czołg T34-85, a dlaczego 85? Bo model 34, nie? Nie wiem, ja się nie znam. Chociaż moje miasto zawsze mi się kojarzy z tym czołgiem. Zawsze to jest coś takiego, a gdzie się spotkamy? Pod czołgiem i wszyscy wiedzieli gdzie. Więc to jest chyba taki znak rozpoznawczy Gliwic. Także jedziemy dalej do sklepu. Także dzisiaj właśnie opowiadałam Grzesiowi, byłam jeszcze w takim moim ulubionym warzywniaczku. Jutro jest Boże Ciało, dzisiaj jest środa. Przed Bożym Ciałem, także nawet tak jest, powiem Wam, spore kolejki w sklepach, ale jest ciśnienie, bo jutro jest wolne, więc trzeba zakupy robić. Dajcie naszego domu oczywiście truskawki. Tutaj już się ktoś dobrał szyneczka. Tutaj mam jeszcze jakiś ser, kawałek wodku. Grzesiek ostatnio marzył o białej kiełbasie, więc kupiłam mu białą kiełbasę. Żurek, jakby nas naszło, to sobie żurek zrobimy. Oczywiście buraczki martek dla Zosi, też dwa słoiczki naszych ogóreczków pysznych kiszonych marter. Tutaj byłam w mięsem, kupiłam schab na jutro na obiad. I tutaj pieczarki, bo będę robić kapustę taką kiszoną, gotowaną z pieczarkami, bo grzybów nie mam, więc będą z pieczarkami na jutro do schabów. I zabieramy się za życie domowe, ale na początku kawka. I trochę truskawek. Jestem. Kochani, jak ja się wezmę za sprzątanie albo za robienie czegoś, to tracę poczucie czasu. I tak się okazało, że Grzesiu pojechał po Zosię w końcu do szkoły, bo już dochodzi w 3:30. Czekamy na nią, bo będziemy sobie razem, zjemy sobie dzisiaj obiad. Dzisiaj mamy, już Wam pokazuję, na dwie kasze, ponieważ Zosia i Grzesiu, już kiedyś mówiłam to we vlogu, lubią kaszę jęczmienną, a ja bardzo lubię gryczaną. Jak Grzesiek wróci, to Wam powie, jak mówi, co ja jem na tą kaszę, jak on tą kaszę nazywa, bo on jej nienawidzi. Ja lubię jęczmienną jedynie w krupniku, ale tak to nie jem. Tutaj już oczywiście przygotowałam buraczki z marteru ulubione Zosi, zresztą nasze też. A tu mam dwa gulasze, jeden z mięskiem, drugi grzybowy, bo ja mam dzisiaj ochotę na grzybowy, a Zosia z Grzesiem na mięsny, więc takie dwa gulasze przygotowałam, więc za chwilę będę nakładać. No i czekam na nich i w ogóle kupiłam znowu tyle truskawek, bo mieliśmy jeść, no i zjemy, ale tak się jeszcze zastanawiam, czy wieczorem nie zrobię jakiegoś ciasta na jutro, bo jutro jest Boże Ciało,
jest dzień wolny, więc może zrobimy jakieś ciasto truskawkami. No zobaczę, ile tych truskawek zostanie, bo znowu przegięłam i kupiłam, nie wiem po co, na co i dla kogo, ale taką miałam ochotę, nie pyszne, słodziutkie, ale jeszcze są, więc może ciasto wleci, nie wiem. Więc czekam na Grzesia i Zosię, zobaczymy, za ile wrócą. I w ogóle hit, wyszło słońce, teraz jest przepiękna pogoda. Do godziny chyba 12 było szaro, buro i ponuro, myślałam, że będzie padać, a teraz wyszło przepiękne słońce, więc chyba będziemy jeść na tarasie. A potem obiecaliśmy Zosi fajny park, więc mam nadzieję, że pogoda się nie zepsuje. Jakoś super upalnie nie ma, ale chyba bluzę zarzucę, ale jest słoneczko w końcu, więc czekam na nich. I już zasiadamy do obiadu. I kto już z nami jest? Cześć. Cześć. Zosia już głodna po całym dniu. I zaraz wam Grzesiu powie, jak mówi na moją kaszę gryczaną. Nazywa się kasza gryczana. Że co ja jem? Żurzel. Żurzel jem. No bo nazywa żurzel. Kaszy gryczanej żurzel. Więc będę jeść ten żurzel, bo go uwielbiam. To smacznego wam życzymy. A my po obiedzie już znajdujemy się w parku. Tym razem w Parku Chrobrego w Gliwicach. Rodzice chillują, Zosia wzięła sobie rower. Bo nagle się okazało, że się pogoda zrobiła w Gliwicach. Ja jeszcze w bluzie, ale... Jest dziwnie, nie Grzesiu? Ni to ciepło, ni to zimno, ale ważne, że słoneczko wyszło. W słońcu 24 stopnie. Tak, a tu Zosia. Poszli się wspinać, zaraz wam pokażę. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek wysokości, to zawsze Grzesiek z Zosią gdzieś tam wchodzą. Ja to tak powiem szczerze, że średnio. My już po parku odpoczęliśmy, prawda? Uwielbiamy parki jak to my, było super. Ty z tatą wyszłaś bardzo wysoko. Tata między tymi dziećmi to był hit. Brawo ty, brawo, że weszliście. Teraz jeszcze chwilę byliśmy w sklepie, bo jutro jest Boże Ciało, więc jest wszystko zamknięte i tak myśleliśmy, co jutro będzie na deser. I Zosia wpadła na genialny pomysł, bo ostatnio u babci jadłaś. I co będzie jutro na deser? Rurki z bitą śmietaną. Więc kupiliśmy rurkę, kupiliśmy bitą śmietanę i jutro będzie do kawy rurka z bitą śmietaną. Także uwielbiam rurkę z bitą śmietaną. Kto lubi rurkę z bitą śmietaną, łapka w górę. Piękna pogoda się zrobiła, po prostu jestem aż w szoku, że rano było tak okropnie, a teraz jest tak ładnie. Wracamy do domu i... Grzesiu, po herbatce? Po herbatce. I pewnie jeszcze tarasik, co? Na tarasik. I na tarasik, i herbatka. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się nie wybrali oczywiście na spacer z psem. Bo naprawdę ten dzień się tak rozwinął pogodowo, że super. Więc korzystamy. Jakie piękne słońce. Truskawkowym akcentem żegnamy się dzisiaj z wami. A Zosia padła, przytuliła się już do poduszki, mimo że jest jeszcze nadal jasno. Przyszliśmy ze spaceru, także my jeszcze z Grzesiem będziemy sobie zajadać truskawki. A
Zosia chyba już się kładzie. Dziękujemy Wam za kolejnego vloga z nami. Jak Wam się podobało, to oczywiście łapki w górę. Witamy wszystkich nowych subskrybentów i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa! Pa!